Mija 350 lat od chwili, kiedy w Wigrach osiedlili się pierwsi kameduli. Rocznica stała się inspiracją dla jednego z zupełnie współczesnych mistrzów kulinarnych. Planowana w restauracji hotelu Loft na 27 kwietnia kolacja degustacyjna nosi nazwę Uczta Kameduły i w znaczącej części odpowiada preferencjom ówczesnych zakonników, choć z naszego współczesnego punktu widzenia brzmi to czasem wręcz egzotycznie. Będzie 6 dań, do każdego dania będzie dobrane, wyselekcjonowane wino odpowiednio. I tutaj pokrótce do tej kolacji powiem. Jako ciekawostka będzie tatar z serca wołowego, będzie kiełbasa z siei podana z zupą grzybową i kolacja jest oparta o dania naszych suwalskich i z naszego regionu. Wszystkie potrawy są przygotowywane u nas tutaj na kuchni. Będzie użyta też jako ciekawostka pszenica prosto z pola, podana z serem zwierzęcym wędzonym. Więcej szczegółów nie mogę zdradzić. Ale my co nieco możemy. Zasadniczo jedyne odstępstwa od możliwej kuchni kamedulskiej to mięsa, które nie były standardowym posiłkiem zakonników. Jakie? Nie zdradzimy. Zdecydowaną ciekawostką będą szyjki rakowe, sery. Jedną z bohaterek wieczoru będzie kasza jaglana i rzecz dla niektórych niebywała, zupełnie współczesne lody musztardowe. Suwalszczyzna jest bogata w cenione przez zakonników z Wigier ryby, wraki, w grzyby, rokitnik i wiele innych produktów wykorzystywanych z powodzeniem we współczesnej kuchni.